Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zrobimy sobie herbatę prosto z Tanzanii. Herbatę z plantacji Herkulu, którą tutaj pozwolę sobie ocenić. Zanim jednak to uczynię, to najpierw, prawda, tą herbatę przygotuję. Przygotuję ją zarówno normalnie, jak i z dodatkiem miodu i cytryny, miodu lipowego. Dobrze, zatem będziemy tą herbatę przygotowywać, a jak się będzie zaparzać, to w międzyczasie opowiem historię tej herbaty, prawda, jak to wszystko tutaj, ta kwestia wygląda. Dobrze, już tej herbatki wystarczy. Zalejemy ją małą ilością wody najpierw, na początek. Tak, żeby Wam opisać zapach w międzyczasie. Zapach, bym powiedział, taki ziemisto-rozynkowy jest. O, w ten sposób bym tak określił. Zapach ziemisto-rozynkowy, taki jakby ziemi i rodzynek. Jest to mieszanka herbat. Teraz w międzyczasie ja Wam o tej herbacie opowiem, prawda? Potem pokażę Wam wygląd tej herbaty, jak wygląda liść herbaty i tak dalej. Herbata ta pochodzi z plantacji Herkulu. Na tej plantacji Herkulu nie daje się żadnych, prawda, pestycydów, żadnych nawozów sztucznych, tego typu rzeczy. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, plantacja ta leży w rejonie gór Usambara. Są to góry, które przypominały Niemcom Alpy, gdyż pamiętajmy o tym, że tereny Tanzanii należały do, jako Tanganika, prawda, należały do, w tym przypadku należało do Niemców, jako kolonia ich mniejsza, tak? Ponieważ Tanzania to jest, składa się z dwóch członów. Tanganiki, prawda? I Zanzibaru. A wracając do gór Usambara, to w górach Usambara również, słuchajcie, są to góry, których mamy dużą populację kameleonów, z tego co czytałem. Także jest to dość ciekawe. W ogóle rejon ten właśnie Tanga graniczy z Kenią. Jest to bardzo biedny rejon. Tam chyba bodajże jest jeden szpital na cały rejon. Prawda? Także to jest dosyć ubogi rejon. Właśnie między innymi ten szpital jest dzięki plantacjom herbaty. Dlatego, że tam jest stosowana metoda fair trade, czyli właśnie metoda tutaj tego uczciwego i sprawiedliwego handlu. Ta herbata tutaj, jak widzimy, ma dwa certyfikaty. Ma certyfikat Unii Europejskiej, ma certyfikat niemiecki, prawda? To jest certyfikat 1, prawda? Tu mamy też z kolei drugi certyfikacik, w tym tutaj, o, na górze, jak widzimy. Nie wiem, czy widzicie dokładnie. Jest to herbata, że tak powiem, opisana w języku niemieckim. Mamy tutaj Pate Ty. Po niemiecku czytamy Ty, a nie Ti. Czyli czarna herbata, prawda? Tanzania, Mama Afrika, Herkulu, FBOP. To znaczy FBOP, to znaczy Flower Broken Orange Pekoe. Jest to herbata łamana, bo broken, prawda? Robiona tutaj z pierwszych pączków, z pączka tego, co się ma, liść niego powstać, czy też, tak, liść, czyli jest to tak zwany tips. No i tutaj z pierwszych liśków, które wyrosną. To są miękkie listki, takie dosyć ten. Tu mamy znaczek Fair Trade, prawda? Co jeszcze mogę o tym powiedzieć również? Również to, że herbata to kosztowała mnie 39 zł za 250 gram. Jest to herbata ekologiczna i jest to blend herbat. To są różne herbaty, tak? Nie ma akurat jakie to są, czy to są Assamy, prawda, czy inne. Wydaje mi się, że mogą to być Assamy, tak? Ale niekoniecznie. Tutaj mamy w ogóle bardzo ładny obrazek, prawda? Murzynek tutaj w tym, no niestety obciąłem mu z góry turban, ale generalnie tutaj mamy, prawda,
Tanzańczyka tutaj na tym obrazku. Nazwa Czado. Czado to jest firma, która produkuje również inne herbaty, chociażby herbaty z Laosu, prawda? Czy z Chin, czy z Korei na przykład, z wyspy Jeju chociażby. Także tutaj mamy dosyć tego dużo. Można również tą herbatę kupić w sklepie pod nazwą Frisco, z tego co wiem. Ja ją kupiłem akurat tutaj w Kuchniach Świata. Niedaleko, te Kuchnie Świata znajdują się niedaleko od Five O'Clocka. No i generalnie ta herbata raz jest, raz jej nie ma, tak? Więc czasami można ją trafić, czasem nie. Zobaczymy, jak ona smakuje. Ja ją pierwszy raz będę próbował. Co jeszcze? Ja też wam przeczytam kawałek, bo tu mamy fragment tego, ten opis tutaj. Tak jak mówiłem, jest to mieszanka czarnej herbaty o silnym i wyraźnym ziemisto-słodowym charakterze prosto z czerwonych ziem serca Afryki. Plantacja Herkulu tkwi głęboko w górach Usambara, w północno-wschodniej Tanzanii, około 1500 metrów nad poziomem morza, niedaleko Kilimandżaro. Nieopisany silny charakter, wyraźny słodko-ziemisty smak oraz ciemno-rdzawy napar, tak w skrócie można scharakteryzować mieszankę Mama Afrika. Mieszanka zawiera długie, grubo łamane liście z dodatkiem niewielkiej ilości tipsów. Herbata pochodzi ze ściśle kontrolowanych upraw ekologicznych. Wspólnie Fairtrade Chado uczestniczy w projekcie sprawiedliwego handlu. Kupując ten produkt, przyczyniają się Państwo do poprawy warunków życia i pracy drobnych rolników jednego z najbiedniejszych regionów Afryki. Prawda? No i tutaj jest to, jest tutaj też opis, jak należy parzyć tą herbatę dalej. Dalej już tego nie będę czytał. Zobaczcie sobie. Co, jeszcze tutaj spójrzcie. Co jeszcze można tutaj o tym powiedzieć? Również to, że Afrykańczycy, znaczy Tanzańczycy w ogóle sprzedają swoją herbatę na rynek w Mombasie. Tam jest ona później sprzedawana dalej. W Kenii. I Kenia, słuchajcie, jest krajem najbardziej tutaj, najwięcej eksportuje herbaty na świecie. I tutaj z kolei Tanzania chce mieć własny. Czytałem, że w 2023 roku chce mieć własną, prawda, własny, sprzedawać herbatę tutaj na własnym swoim rynku i chce ją sprzedawać na rynku w Dar es Salaam, prawda? To jest w Zanzibarze, z tego co ja kojarzę, się mieści. Także tak to wygląda. Dobrze, zatem będziemy teraz tą herbatę próbować, jak ona tutaj nam będzie smakowała, prawda? Ja to odłożę tą Mamę Afrykę teraz. No i będziemy próbować. Po pierwsze, najpierw zobaczmy jeszcze liście, jak one w ogóle wyglądają. Liść tej herbaty wygląda tak. Dosyć takie, bym powiedział, ciemne liście. Wcale nie są takie za długie. Bo raczej krótkie, bym powiedział. Ale okej, spoko. Zobaczymy teraz zapach tych liści jeszcze, jaki on jest. Tak, ewidentnie ziemnisto takie rodzynkowe, bym tak to określił. W ten sposób. W ogóle herbaty z Afryki są winne, z tego co ja wiem. Zatem tutaj będziemy zalewać herbatę, prawda? To najpierw pokażemy napar tej herbaty. Prawda? I również liście rozwinięte. Pamiętajmy, że cytrynę dodajemy do napale, a nie do liści. To jest bardzo ważne. Żeby się nie wytworzyły związki, które są niebezpieczne dla człowieka. Dobrze, zatem jak wygląda liść tutaj rozwinięty? Liść rozwinięty wygląda w ten sposób, jak widzimy. Tak? Zapach napadu również jest taki rozynkowy, bym powiedział, chociaż dużo słabszy. Napad wygląda w ten sposób, czyli widzimy dość ciemny napad, prawda? Dosyć ciemny napad. Co ciekawe, na przykład w Kenii, tam zalewa się herbatę, słuchajcie, tłustym mlekiem. I to torebki herbaciane, żeby było śmieszniej. No więc oni tam piją z mlekiem. To jest, czyli tradycja taka angielska, prawda? A potem próbujemy, jaki jest smak tej herbaty. No, powiem szczerze, że jest niezła.
jest taka, bym powiedział, że to może być, że to być mieszanka samów. Nie jestem tego pewny na 100%, ale może tak być. Troszkę tak w tym kierunku smakuje. Rodzynkowy aromat ewidentny, plus jeszcze taki jakby ziemistość. Ewidentna ziemistość. Dosyć mocna herbata, ściągająca, nie jakoś tak silnie strasznie, ale ściąga, rzeczywiście. Taka rozgrzewająca mocno, bo w ogóle herbaty, słuchajcie, czarne są rozgrzewające, a ta jest rozgrzewająca rzeczywiście. Przyjemna w smaku herbata, naprawdę taka, jak na tą cenę, te 39 zł jest bardzo przyjemna. Do czego ona się nadaje, prawda, tutaj, ta herbata czysta? Przede wszystkim nadaje się moim zdaniem do... Słuchajcie, ewidentnie ona się świetnie nadaje, moim zdaniem prywatnym, do na przykład jakichś jabłeczników, słuchajcie, jeżeli chodzi o ciasta. Do ciast z rodzynek. Tak jak mamy w Piśmie Świętym, na przykład wzmocnijcie mnie plackami z rodzynek. Tutaj jest akurat fragment, prawda, pieśni nad pieśniami. To się świetnie do tego nadaje. Nadaje się, uważam, do właśnie na przykład może karpia jakiegoś. Karpia po żydowsku chociażby. Bardzo dobrze ta herbata. Myślę, że się nadaje, nadawałaby nieźle, nieźle by się nadawała do potraw hinduskich, indyjskich, bądź arabskich też. Bądź też afrykańskich właśnie. Do kurczaka jakiegoś, do jakiegoś indyka. Do tego typu rzeczy. Dobrze, zatem teraz spróbujemy właśnie dodatkiem cytryny, tej oto cytrynki tutaj. Będziemy ją wyciskać. O, już małe tej cytryny, słuchajcie, ale może coś tam się wyciśnie. No spokojnie, będziemy wyciskać cytryny. Przepraszam, bo tak powiedziałem trochę po rusku, jakby zaciągał. Wybaczcie mi, moi drodzy. Ale się może korzenia używały białorusku, bo ja białorusko-litewskie, prawda? Dobra. Zatem tutaj dodajemy litrowego miodu, dodatek. Już go mało jest, słuchajcie. No ale, dodamy troszkę. O. Łyżeczkę. Jedna łyżeczka i... I druga łyżeczka. Dobra. Zatem będziemy właśnie tutaj mieszać teraz tą herbatkę. Zobaczymy, jak ona właśnie z dodatkiem miodu będzie smakowała. Moim zdaniem by się świetnie ta herbata nadawała również do dodatku mleka, z mlekiem na przykład, tłustym, dobrym mlekiem, prawda? Świetna herbata by była. Zobaczcie teraz, jak ona wygląda właśnie tutaj, dalana dodatkiem, prawda, cytryny i miodu. Wygląda tak. I teraz będziemy próbować tej herbaty. No słuchajcie, jest genialna. Jest bardzo dobra, taka rodzynkowo-ziemista. Ten miód jeszcze podkreśla tutaj doskonale jak gdyby walory tej herbaty, takie tą właśnie cytrynową, znaczy tą rodzynkowość podkreśla świetnie. Plus jeszcze dodatkowo rozgrzewa. Bardzo dobra herbata. Mocna. Taka w smaku, słuchajcie. Także czy ja ją polecam? Bardzo ją polecam, jak najbardziej. Ja żałuję, że tej herbaty nie kupiłem wcześniej, bo dużo tej herbaty było, więc myślałem, że kiepska. A jednak okazuje się, że nie, że jest całkiem dobra. Taka smaku rodzynkowym, ewidentne to są rodzynki, takie rodzynki sułtańskie bym powiedział. Dobra, słuchajcie, szczęść Boże, z Panem Bogiem, jak chcecie się wybrać, prawda, tutaj do Afryki, zobaczyć tego pana w turbanie, no to polecam serdecznie. Z Bogiem.
No i babcie poczęstujcie oczywiście tą pyszną afrykańską herbatką. Bo warto. A mama Afryka w ogóle też ma jako firma również ma, prawda, różnego rodzaju przyprawy mama Afryka. Mocne afrykańskie przyprawy. Znaczy ostre przyprawy afrykańskie. Prosto z Afryki. Bardzo dobra herbata. Ale inna, słuchajcie, jak herbata właśnie na przykład z Rwandy. Ja osobiście bym wolał te herbaty z Rwandy, bo są takie bardziej ebanowe. Ale ta herbata naprawdę jest bardzo dobra i niczemu nie ustępuje. Jest zupełnie inna jak herbaty na przykład, nie wiem, prawda, gruzińskie, prawda, czy inne, to jest zupełnie co innego. Ale bym powiedział, że to jest taka herbata właśnie, jakby ją porównać do wina, to jest herbata taka, jak takie czerwone, ciężkie wino właśnie z dodatkiem jakichś rozynek na przykład, wiecie? To jest taka herbata. Także szczęść Boże z Panem Bogiem i pijcie dobrą herbatę. Marcin Wiśniarski, jak zawsze, dobra herbata. Z Bogiem. Zobaczcie, jaki murzynek fajny. Szczęść Boże.